Cześć, tu Brygida, witam Was na moim kanale, w moim pokoju i jest jeszcze rano, słońce jest mniej więcej na tej wysokości i trochę mi tutaj razi, ale może zrobię fajne światło tutaj. Jak widać, mam przy sobie przesyłkę, już nie chcę przedłużać, bo jak zwykle ja się rozgaduję, a potem filmiki trwają godzinami. Jest to paczka stworzona z dwóch kartonów. Tutaj się dzielą w połowie, nie, łączą może, łączą, nie dzielą. I to jest ostatnia przesyłka w tym roku, którą zamawiam. Prawdopodobnie. No ale chciałam już mieć to z głowy i zamówić, ponieważ jest to przesyłka z Jungle Boogie. I nie wiem, jak to odpakować. Może zacznę od przecięcia tutaj tej taśmy papierowej. I w sumie chciałabym tutaj w tym miejscu Was zapytać, bo wciąż jest grudzień i ten filmik, jeżeli oglądacie od razu, jak go wrzuciłam, to oglądacie go jeszcze w grudniu. I ja przez cały grudzień do tej pory robiłam filmy takie bardziej świąteczne. I taki miałam plan, ale w sumie potem pomyślałam, że ja nie jestem jakąś tam dużą, nie powiem, że fanką, ale raczej święta Bożego Narodzenia, jakby nie patrzeć, to nie jest coś, na co czekam cały rok. I tak pomyślałam, że pewnie są osoby, które tak jak ja traktują to jako bardziej rodzinną tradycję niż święta jako takie. I tak pomyślałam, że może nie każdy chce oglądać filmy zewsząd na temat świąt, ozdabiania, prezentów i tak dalej. Więc uznałam, że nie będę z tym konkretnym filmikiem czekać do stycznia, tak jak na początku planowałam, ale wrzucę Wam to teraz. I dajcie mi znać, czy robić filmiki takie bardziej świąteczne, czy chcecie już, żeby wróciły stare, dobre filmiki roślinne, takie typowo roślinne. Aha, ważne, bo nie wiem, w jakim stanie wyciągnę, bo tam są w środku rośliny. Mnie praktycznie nie było w domu przez 2 dni. Ja tę paczkę odebrałam, no i ona czekała na mnie w domu. I chciałam koniecznie nagrać otwieranie przy Was, ale no, jakby to powiedzieć, trochę na mnie to czekało, więc jeżeli rośliny będą w gorszym stanie, to nie jest to wina Jungla, tylko moja, bo troszkę zwlekałam z otwarciem. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego rośliny są w takim długim kartonie, to zaraz się dowiecie dlaczego. Ale już tu sięgam ręką do tu. I muszę zajrzeć z drugiej strony. Na samym dole jest heat pack. No i on już jest w temperaturze pokojowej, no bo stało to w moim pokoju no te 2 dni. Ok, są tu 2 rośliny. No biedne są, biedne. Moja wina. I powód, dla którego ten karton jest taki długi, to jest, spójrzcie, to jest ten kijek. To jest właściwie podpora, ale myślałam, że ona będzie miała jakiś kijek. Jak to zamontować? Mam tak po prostu włożyć? Myślałam, że będzie tak jak w zwykłych takich, wiecie, bolec jakiś. To jest w Junglu nowość i ogólnie nowość z tego, co widziałam, bo nie mogłam znaleźć nigdzie indziej. Widziałam na Allegro, bo początkowo chciałam kupić na Allegro, ale były tylko te łączniki krótkie do tych podpór. I to jest naturalne materiały, elephant grass, czyli jakaś tam trawa słoniowa. Podejrzewam, że jakieś tam, no, z tych wielkich traw kwitnących i obierki z ziemniaków. Więc wygląda, że kratiste.com. Wygląda, że może to być całkiem zacne i porównując
do tamtego palika kokosowego. Jest bardziej zimny brąz. Jest to bardziej taki rdzawy. No i nie ma takiej okrętki. No jest interesujący. Zobaczymy. Nie będę mojej monstery przesadzać, ale przesadzę i może w następnym odcinku zobaczycie, jak przesadzam. Myślę, że zacznę od mojego wielkiego hastatum, bo ono mi się najbardziej rozkracza. I tu jest drugi, dokładnie identyczny palik. Tej samej wielkości, ten sam kształt. Są wysokie. Ile one mają? 1,20 m. Ok, teraz zajmę się tymi dwoma gagatkami. I chciałabym mieć tu tacę, bo już mi się zaczyna sypać. Poczekajcie chwilę. Chmuro, chodź, bo mi tutaj razi. Chciałabym być tak, żeby mnie nie raziło, ale tak jest nienaturalnie. Dobra. Mam już tacę, mam już rękawice. Zacznę od tej pierwszej w gorszym stanie. Wziąłem sobie takie nożyczki, będzie mi nimi wygodniej tutaj manewrować. Zamówiłam dwie rośliny. Jedną już mam, a jednej nie. Dlatego, że chciałabym porównać je, bo one są podobne bardzo. I już chyba możecie widzieć, co to jest. O właśnie, tam widać, ale może nie widać, nie wiem. Teraz nie jestem w stanie tego zobaczyć na podglądzie. W dżunglu, i mam nadzieję, że teraz nie zrobię takiego falstartu, bo w dżunglu zawsze mi się podobało to, że zawsze dają dokładne nazwy na opakowaniu. W sensie na doniczce są paszporty z dokładnymi nazwami, z odmianą. Raz mi się zdarzyło, że nie dostałam paszportu, ale to musiało się jakoś albo zawinąć, przykleić czy coś, bo dokładnie sprawdziłam opakowanie i nie było. Ale no, to raz. A zamawiałam w dżunglu już kilka razy. Sporo roślin, więc to nie jest tak, że oni nie dają paszportu albo dają jeden wspólny, tak jak w innych sklepach roślinnych, co również było pokazane na moim kanale, że po prostu jest przyklejony albo wydrukowany wspólny jeden paszport dla wszystkich. No to jest dla mnie w ogóle coś niedopuszczalnego, jak tak można. To znaczy, no można, no bo to jest według prawa dozwolone, ale według mnie, która się interesuje roślinami i ich odmianami, no to dojście potem, co to za roślina, co to za odmiana, no to jest zbyt frustrujące, żeby to było dobre. Nie mówię od razu, co to jest za roślina, ponieważ są dwie podobne i chciałam je nauczyć się rozróżniać. O. Jeszcze odnośnie tak tych paszportów. Zastanawiam się, kiedy oni nie dają tych paszportów, oni w sensie jakieś sklepy, nie dają paszportów z odmianą na każdej doniczce. Jak oni rozróżniają te niektóre rośliny, co mają wózki i na tych wózkach poustawiane konkretne albo jakieś takie patyczki? A jeżeli komuś się pomyli, to skąd mam wiedzieć, że ta roślina to jest ta konkretna roślina, którą zamawiałam? No to jest takie, wiecie, niefajne pod względem kupującego, albo raczej z punktu widzenia kupującego. Może legalne pod względem tego, jak na to patrzy sprzedający, ale, no, ale takie, wiecie, niefajne. Tutaj już mam paszport i już go widzę, ale najpierw rozsupłam. To, co mnie cieszy, to nie ma tej watoliny obrzydliwej, która mnie, wiecie, tak odstrącza. Jest jakieś tam resztka listka, która już była wcześniej oderwana czy ułamana, a ja oderwałam tylko ten ogonek liściowy. I tak, tak jak myślałam, jest to Epipremnum Enjoy. I jest, no, w słabym stanie. Ale to dlatego, że, tak jak mówiłam, paczka 2 dni czekała na mnie. Ja tutaj mam swojego Enjoy i jeżeli pamiętacie, że ja tę roślinę przesadzałam do takiej doniczki z głową, no to nie był dobry pomysł, bo zaczęła mi marnieć. Po prostu nie miałam wyczucia, ile podlewać i podlewałam zdecydowanie za mało. Turgor był cały czas
zmniejszony, bałam się podlać za dużo, żeby nie zgniły korzenie i wyszło na to, że strasznie go przesuszyłam, więc wyjęłam z doniczki, włożyłam dosłownie na 2 dni do miski z wodą i pięknie odżył, a już chciałam się z nim pożegnać. Więc enjoy, to jest moja odmiana. To jest moja roślina, którą mam już od kilku lat, którą kupiłam dosłownie taką malutką, już nie pamiętam gdzie, a to jest enjoy, który mam z dżungla, kupiony właśnie teraz. No nie jest tak źle z nim, jak wyglądało w tej paczce. Podejrzewam, że na pewno ze sklepu wyszedł znacznie ładniejszy, z ładniejszym turgorem, ale roślina jest ładna. Nie jest zbyt duża, nie jest zbyt mała, nie pamiętam ile kosztowało, ale to nie jest ważne. Jest to ewidentnie Epipremnum Enjoy i jest tutaj piękny paszport z odmianą, z gatunkiem. Wszystko jest super. Bardzo, naprawdę bardzo szanuję dżungla za te ich paszporty. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego zamówiłam dwie podobne rośliny, to właśnie dlatego, że na zdjęciu nie widziałam ich różnicy, nie widziałam różnicy między nimi i nigdy nie widziałam na żywo tej drugiej odmiany. I zastanawiam się po prostu, jaka jest różnica między nimi. A jeżeli ja się zastanawiam, to podejrzewam, że chociaż jedna osoba wśród Was również się kiedyś zastanawiała. Oczywiście nie czytałam na ten temat. I może powinnam poczytać, bo kiedyś miałam podobną sytuację z inną rośliną, której nie widziałam między nimi różnicy, zamówiłam, dalej nie widziałam różnicy i okazało się, że przyjechała do mnie ta sama roślina, którą miałam, a była po prostu źle podpisana. Więc nie widziałam różnicy, ponieważ nie było między innymi różnicy poza błędnie opisaną etykietą. Zobaczymy, czy jestem w stanie bez informacji z zewnątrz je rozróżnić. A jeżeli nie będę sobie w stanie poradzić, no to wtedy pójdę po telefon, który mi się ładuje w drugim pokoju i sprawdzę, czy to faktycznie ma miejsce. Ewidentnie jest to roślina, która ma podobną szatę graficzną, że tak powiem. Jest to Epipremnum Glacier. I tak przykładając jedno do drugiego, akurat mam tu słoneczny dzień, więc może mi trochę zaburzać, to są bardzo podobne. Może w ten sposób pokażę. I ta roślina Glacier zdecydowanie ładniej przeżyła podróż i na pierwszy rzut oka. I to mówię jako osoba, która widzi te dwie rośliny i nie czytała na ich temat. Glacier jest bardziej soczysto-zielona, a Enjoy jest bardziej zimno-zielona. I nie wiem, czy to zobaczycie właśnie w tym ostrym słońcu, ale Glacier właśnie ma te ciepło w kolorze, a Enjoy jest taki zimniejszy. Nie wiem, czy bym rozróżniła, gdyby nie stały obok siebie, ale kiedy stoją właśnie obok siebie, to widać. Biel Enjoya jest taka zimna biel. Glacier, tak mi dobrze brzmi Glacier. Tę zieleń ma taką bardziej żółto-zieloną. I to akurat widać, jest różnica. Spójrzcie na tą biel. Czy widzicie różnicę? To jest Glacier, a to jest Enjoy. W odcieniu zieleni i w odcieniu bieli. Teraz kształt liści. Porównam mniej więcej liście tej samej wielkości, bo porównując mały listek z większym, to u filodendronów, u monster bardzo często nie jest tak, jak na przykład u klona, że mały listek klonu jest podobny i duży listek klonu jest podobny. Można to widzieć na przykład po monsterze, że jej młode listki mają bardziej sercowaty kształt, a duże, dorosłe liście są bardziej palczaste z fenestracjami w środku. I podobnie mają właśnie inne filodendrony,
że małe listki są bardziej sercowate, większe liście już takie bardziej dojrzała forma jest bardziej podłużna, często z uszami jakimiś, więc dlatego porównując liście różnych odmian, należy porównywać kilka liści, bo bywają na przykład jak u monstery duże sercowate liście i małe liście powcinane. Więc porównując jeden do drugiego, można by uznać, że to jest inna odmiana, a to pochodzi z tej samej rośliny, nawet z tego samego pędu. Więc porównujmy kilka liści podobnej wielkości do siebie. Czyli porównuję kilka mniejszych liści i porównam kilka większych liści. Na tyle, ile mam możliwość oczywiście. Więc te liście Glacier, coś takiego, Glacier, są małe i są dosyć okrągłe. Są podłużne, ale są dosyć okrągłe. Można tutaj razem ze mną popatrzeć. One są dosyć okrągłe. A Enjoy wydaje mi się, że są bardziej strzałkowe. Nie są jajowate, ale są bardziej strzałkowe. Są wydłużone. Ten sam liść podobnej, no nie ten sam, ale liść podobnej wielkości Enjoy jest bardziej wydłużony, strzałkowy, a Glacier jest bardziej okrągły. Trudno mi też się wypowiedzieć na temat ilości bieli, no bo jest to roślina, która ten biel ma bardziej losową. I tutaj wygląda mi, że część ma Glacier, część ma bardziej zieloną, część ma bardziej białą liści. Są to dosyć losowe i tutaj podobnie jest to dosyć losowe. Ale wydaje mi się, że Enjoy ma bardziej rozgraniczone kolory. Jeżeli jest zielony, to jest zielony, jeżeli jest taki pomiędzy, powiedzmy, miętowy, to jest miętowy, a jeżeli jest biały, to jest biały. Raczej nie ma takiej marmurkowości, a w Glacier widzę więcej tej marmurkowości jak u epipremnum złocistego, u epipremnum Marble Queen jest bardziej taka marmurkowość. Na przykład można zobaczyć to na tym liściu, że na tej zieleni są takie, na tej bieli są takie strzępki zieleni. Tak jakby to był taki marmurek. Na Enjoy tego nie widzę. To są po prostu różne odcienie bieli i zieleni, ale są ograniczone. Bardzo ciekawe obserwacje moim zdaniem. Ten Epipremnum Enjoy również tak ma jak mój osobnik, chociaż jego biel jest bardziej żółta. Ale jak mówię, to może wynikać z tego, że dwa dni był w domu albo z innych warunków oświetleniowych, może ta biel być inna, ale ewidentnie są to różne rośliny, różne odmiany tej samej rośliny, na przykład tego samego Epipremnum. Są bardzo podobne, mają podobny układ liści, łodyg. Widać, że to jest po prostu inna odmiana kolorystyczna, ale tak mówię. To są moje obserwacje bez wcześniejszego czytania na ten temat. I widzicie, dużo można się dowiedzieć. Możliwe, że mówię całkowite głupoty, ale dużo się można dowiedzieć, nawet nie mając wiedzy na temat danej rośliny. Aha, tu jest uszkodzony pęd. No są te pędy połamane, tu kolejny wyrzuciłam. I nie każdy połamany pęd jest moją winą, ponieważ ja tej paczki, tą paczką nie rzucałam, nie zgniotłam, nie uszkadzałam tych roślin w trakcie rozpakowywania, a jednak część, no zwłaszcza tego Enjoya jest w gorszym stanie. No ale mówię, jednak stało to w ciemnym, wilgotnym środowisku przez 2-3 dni, łącznie z przesyłką, plus zawsze roślina, która jest większa, ma dłuższe pędy, które są jakby nie patrzeć giętkie, ona jest bardziej skłonna do uszkodzeń mechanicznych w podróży. Bo taka drobna roślina, spójrzcie, ją wystarczy tak związać, złapać, już jest wszystko ok, ustabilizować i jest ok. Ale taka roślina, która przechodzi w dół, trzeba ją podnieść, jakoś zawinąć, żeby tutaj było wszystko dobrze. I przez takie zawijanie, no może się trochę coś uszkodzić. No nie jest to roślina, która bardzo szybko wypuszcza nowe liście, ale nie jest to jakiś jeden liść na miesiąc, więc myślę, że dosyć szybko odbije.
podleję to, przesadzę sobie na spokojnie, myślę, jutro. Poczekajcie jeszcze, zajrzę w korzenie. Tutaj korzenie wychodzą dołem, bardzo ładne. Wygląda na to, że korzenie są ok. No, ten zapach to jest taki pomieszanie lasu z papierosem. Nie czuć tutaj dymu tytoniowego, żeby nie było, że ktoś na to dmuchał. Nie to mam na myśli, ale mam na myśli, że taki lekko dymny zapach jest. Ale myślę, że to jest kwestia tego podłoża. No i tego, że po prostu stało to przez jakiś czas. O, tu jest jakiś zgniły pęd. No tak bywa. Nic tu się nie maśli, przynajmniej tyle, co wysunęłam, bo chcę to od razu wsunąć z powrotem. I teraz ta. Tutaj nie widać korzeni dołem, żeby wychodziły, ale są tutaj. Tu już widzę jakieś przesuszone. Tu jest przesuszony korzonek, który od razu odpadł, taka sznurówka. Korzeni jest sporo. Tu niżej są ładne. Nie chcę tego podnosić. Tutaj niżej są ładne, bielutkie. Jest kilka przesuszonych. No ale tak to wygląda właśnie po podróży. Na razie to przysypię, na razie to podleję, a przesadzać będę jutro na spokojnie. Chcę nawilżyć te rośliny, dlatego że one były właśnie wysuszone. To był odcinek na ten temat, jak rozróżnić te dwie rośliny. I myślę, że chyba już nikt nie będzie miał problemu, żeby je rozróżnić. I teraz sobie myślę, że jeżeli zobaczę u kogoś Enjoy lub ten Glacier, to już będę potrafiła rozróżnić właśnie tą bielą, bielą taką bardziej marmurkową. Myślę, że to jest taki wyznacznik tej odmiany. Jeżeli zobaczycie Enjoy, który nie ma takich ostrych, białych części, tylko właśnie takie marmurkowe, to będzie to odmiana Epipremnum Glacier. Tak sobie myślę, tak sobie to tłumaczę na wygląd. Jeżeli macie jakieś inne różnice, które wy widzieliście, to na pewno wszyscy skorzystamy, jeżeli napiszecie o tym w komentarzu. Napiszcie mi, czy macie te odmiany, którąś jedną z nich u siebie w domu. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć! I teraz dla wszystkich, którzy oglądają do końca filmiki, to taki mały gratis, bo uznałam, że dzień później jest w ogóle. Dzień chyba, albo dwa dni później. Mniejsza o to. W każdym razie uznałam, że jednak przesadzę te rośliny. Były podlane tutaj na tatce, więc powinno się wszystko ładnie wchłonąć i nie wzięłam miski, do której będę zrzucać to podłoże, ale to nic. Postaram się jakoś to zrobić. Myślałam, że może ja to połączę, ale nie wiem, nie, tutaj nie było miejsca, żeby połączyć te dwie, więc wezmę drugą doniczkę, która jest mniejsza i zrobię osobno. A może lepiej by było, żebym wzięła jedną większą. Dobra, nie, nie będę kombinować, tamto niech rośnie, to postawię w innym miejscu po prostu obok i to do osobnego. Będę musiała koniecznie to podpisać, bo już zaczynam się gubić, ale no wiem, które to jest które. I widzicie, ładnie odbija, wszystko jest ok, tutaj też wszystko jest ok. Wiadomo, że są te... A, no, Enjoy jest w gorszym stanie, to od początku wam mówiłam. Nie wiem, na ile to jest problem z tym, w jakim stanie zostały wysłane, czy w jakim stanie one czekały, czy w jakim stanie one czekały. O, ale ten Glacier też odpadł mu ogonek liściowy. On nie ma tutaj pędu, to jest sam ogonek liściowy, więc z niego nic już nie wyrośnie. Dobra, dosyć lekko się obiera to.
No, zapach to jest taki z tej chlizny, takie ziemniaki, no. Już kiedyś Wam mówiłam, że czuję w takich niektórych podłożach właśnie zapach z tej chlizny. I o, coś z czym wiem, że często się spotykacie, ale ja nigdy do tej pory się nie spotkałam, a mianowicie gumka recepturka w korzeniach. I to nie jest ani dobre, ani złe. To jest zrozumiałe z punktu widzenia ogrodnika, że takie sadzonki, które są związane, łatwiej się ukorzenią w jednym miejscu, nie będą się przewracać. Tutaj też jakiś ogonek liściowy wypadł. I one po prostu są związane i włożone do doniczki według... Z punktu widzenia ogrodnika jest to zrozumiałe, ponieważ w ten sposób jest mu łatwiej. Mu, im, jej. Jak zwał, tak zwał. Ogrodnikom w ten sposób jest łatwiej. Jeżeli chodzi o same rośliny, no to ta gumka recepturka nie jest na tyle mocno związana, żeby ona w jakiś sposób mogła wpłynąć na transport soków wzdłuż rośliny. Plus to nie jest drucik, to nie jest takie trwałe jak na przykład koszyczek i gumki recepturki pod wpływem wilgoci i różnych procesów parcieją. I pod naprężeniem rośliny, która by w jakiś sposób... Ojej. Dobra. W każdym razie ta gumka recepturka po pewnym czasie po prostu sparcieje, pęknie i nie będzie po niej śladu. To znaczy ślad będzie, bo to jest tworzywo sztuczne, ale nie będzie śladu po tym, że ona tam związywała. Ale to naprawdę cuchnie. Ale cuchnie takimi starymi ziemniakami, ale taką stęchlizną. Korzenie są ładne, zdrowe, jest ich sporo, nie ma większego problemu z nimi, ale no śmierdzi. Będę musiała od razu to podłoże wyrzucić, bo czasami jak nic się nie dzieje, to podłoże sobie na przykład, jeżeli wiem, że przez kilka dni będę przesadzać rośliny, no to je trzymam w misce i po prostu raz na jakiś czas wyniosę. Ale to tak śmierdzi, że ja po prostu wiem, że będę musiała je szybko wynieść. Dobra. Mam tutaj taką doniczkę, która już była używana. I za pamięci po prostu nie chce mi się robić na razie tych drukarek, to po prostu przekleję ten paszport. Bo mam drukarkę, nie? Taką do etykiet widzieliście nieraz, ale po prostu nie chce mi się dzisiaj tego wpisywać. Nie najlepiej się czuję. Gardło mnie boli i taka jestem rozpieprzona. Mam dzisiaj dzień sprzątania, ale jakoś tak nie czuję się najlepiej. Więc po prostu 1/3 podłoża. To jest taki bardzo luźny bigos, typowy u mnie. I ciach, ciach. I ładnie. To przez jakiś czas jeszcze musi się ułożyć, ukorzenić, żeby było dobrze, ale wygląda w porządku. Taka mała uwaga. Ta doniczka jest zupełnie inna w dotyku. Wygląda jak taki grubszy plastik. Ja ją sobie zachowam, bo zazwyczaj te cienkie plastiki wyrzucam, ale ta jest po pierwsze fajny ma rozmiar. Nie jest taka maciupeńka, jakich mam dużo do takich najmniejszych roślin, zwłaszcza które dopiero ukorzeniam. Ale taka już jest całkiem fajna, plus jest mocna. Jest to plastik, tworzywo. Nie jest to glina, ale jest na tyle dobrej jakości, że postanowiłam ją sobie zachować na inny czas. Ciąg dalszy przesadzania to jest Enjoy. I on już ma te korzenie, jak mówiłam wtedy, w nieco gorszym stanie. Te są ładne. Ogólnie tych korzeni jest sporo. No i jest oczywiście taka sadzonka, która ma mniejszą ilość korzeni, ale jest też taka, która ma większą ilość i to jest całkowicie naturalne. Tu są jakieś wykwity, takie jakby to były jakieś porosty. Jeżeli podłoże sprawdza się w szklarni, to niekoniecznie będzie się sprawdzało w domu, ponieważ w domu nie ma warunków jak w szklarni.
zazwyczaj nie ma warunków jak w szklarni. Tutaj u mnie w pokoju to trochę takie szklarniowe warunki są, ale mimo wszystko nie ma takiego nasłonecznienia na przykład na regałach. Tu jest takie bardzo ładne korzenie. Wyglądały na gorsze, ale jednak zaraz będę jeszcze je przeglądać każde, ale jeżeli chodzi o ilość korzeni, to jest ich bardzo dużo. Ale jakość tych sadzonek, no to nie jest pierwsza klasa. Konkretnie tego Enjoya. No a przynajmniej, tak jak mówiłam, po tych kilku dniach spędzonych w zamkniętym kartonie. Jak widać, ta doniczka nie była jeszcze używana. I to jest chyba dokładnie ta sama, co w tym. No, ta sama. Na dno i tak samo podłoże. Nie widzicie tego, ale na stole układam sobie te sadzonki, które mają mniejszą ilość korzeni, żeby je ułożyć wyżej, a te, które mają większą ilość korzeni, układam je niżej, tak żeby one sięgały bardziej dna. Spójrzcie. A żeby tych o mniejszej ilości korzeni po prostu nie zasypać. Dobra, tutaj mam takie drobniejsze, więc te, które sobie już tak ułożyłam wstępnie, przysypię bardziej. One są troszeczkę za wysoko. Jeżeli tak spojrzycie, to mają korzenie za wysoko, za blisko rantu, ale w ten sposób, że je troszkę podsypałam, teraz będę mogła je bardziej ułożyć. Tak na jedną stronę, chciałabym, żeby przechylały się w jedną stronę, bo to jednak pnącza, nie chcę, żeby przechylały się z każdej strony, bo nie będzie stało na słupku, tylko będzie stało na regale lub na półce. Więc niech się przewiesza od razu na jedną stronę tylko. I znowu podsypuję. Co nie znaczy, że tylko z jednej strony doniczki mają być korzenie. Nie, korzenie mają wypełniać całą przestrzeń w doniczce. No może poza ostatnimi 2 cm na samym dnie, no to generalnie, znowu listek odpadł, generalnie przestrzeń, korzenie mają zajmować całą przestrzeń. Powiedziałam to już 15 razy i chyba się mocno powtarzam, czyli zaczynam, coś mnie rozkłada. W ten sposób sprawiam, że te drobniejsze frakcje podłoża wchodzą pomiędzy drobniejsze korzenie i się ładniej układa podłoże między korzeniami. Czyli ten paszport też przekleję. Albo nie. No widzicie, z tej doniczki już tak łatwo ten paszport nie odchodzi. To jest zupełnie inny typ doniczki. Dobra, będę wiedziała, że to jest Enjoy. Glacier nie znam tej nazwy, w głowie nie mam, więc bałam się, że nie będę pamiętać. Za chwilę tu posprzątam. Nie widzicie tego, wasze szczęście. Więc podsumowując, już mam dwie całkiem spore, jedną moją, jedną nową, też moją, sadzonki Enjoya i jedną sadzonkę Glacier. Epipremna. Epipremna, no na tą jeszcze nie patrzcie. Ona jest taka, no będzie potrzebowała dużo, dużo troski w postaci oświetlenia dobrej jakości. Podejrzewam, że te liście dosyć szybko będę chciała, żeby wymieniła, no bo one są już mocno zaniedbane, ale tylko będę się cieszyć, kiedy pojawią się nowe, piękne liście zdrowe. Te są bardzo podobne, a jednak mają swój urok. Dajcie mi koniecznie znać, tak poza konkursem już, czy kupujecie rośliny te same, które macie. Ja zazwyczaj nie kupuję, ale teraz chciałam właśnie ze względu na ten eksperyment. Plus dajcie znać, czy kupujecie rośliny podobne, tak jak to są, no bardzo podobne rośliny. Na pierwszy rzut oka
to są identyczne rośliny, a jednak to są zupełnie inne odmiany. No nie tak zupełnie, ale to są inne odmiany. Więc dajcie mi koniecznie znać, czy kupujecie tak, czy uważacie, że na przykład taką roślinę już macie i już jej nie potrzebujecie. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć!